Rosjanie wypędzenie Polaków z Moskwy uczynili niedawno świętem narodowym, a jak Pana zdaniem my powinniśmy te czasy postrzegać? Jako straconą szansę, czy ten właśnie moment, z którego możemy być dumni? Na pewno możemy być z tego dumni, bo oczywiście zajęliśmy, prawda, jedna prywatna inicjatywa i wyprawa, jakby, która powstała z prywatnej inicjatywy Jerzego Mniszka i Wiśniowieckich, doprowadziła do zajęcia stolicy naszego największego wroga. Miał to w sobie coś z takiej wielkości wypraw konkwistadorów, tak naprawdę. Natomiast czy była to zmarnowana szansa? Trzeba zadać sobie pytanie, czy w ogóle było możliwe jakiekolwiek przełączenie Moskwy do Polski? Moim zdaniem nie. Mogliśmy oczywiście Moskwę osłabić, raczej tak naprawdę zaprzepaszczono szansę na to, żeby faktycznie w Moskwie osadzić jakiegoś cara, który niekoniecznie byłby jakimś naszym strasznym, nieubłaganym wrogiem. No, takim na przykład był Dymitr. Takim kimś to mógłby być, gdyby oczywiście było to możliwe, doszło do tego na przykład Władysław IV, gdyby faktycznie przejął prawosławie, tam został, no i nie został przy okazji oczywiście jeszcze tam zamordowany przez bojarów, no bo niestety bardzo się lubili kolejnych carów pozbywać. Więc można było na przykład do czegoś takiego doprowadzić, co na przykład zrobiliśmy dużo lepiej w XIV-XV wieku z Litwą, że nawet na Litwie jak nie była zjednoczona z Polską, nie ma jednego władcy, to zawsze tam panował książę, który w jakiś sposób był przychylny Polsce, no to Polskę nie najeżdżał, w razie czego ją wsparł, a kiedy sytuacja jakby polityczna tutaj pozwalała, to po prostu była możliwość też jakby Unia tych państw, która się potem urodziła jakby w Unię ścisłą. Ja też nie mam tutaj żadnych złudzeń. Z tego wyścigu jakby tych dwóch państw, Polski i Rosji, no jednak musiało wyjść coś, co by te państwa po prostu złączyło, żeby one mogły przetrwać. Inaczej pojawiała się po prostu rywalizacja, państwa rywalizowały i były ze sobą, no w tym momencie wygrywał silniejszy. Natomiast gdyby faktycznie udało się wtedy to przegrać z Dmitrym, gdyby w Rosji znalazł się car, który przestałby prowadzić jakąś taką bardzo antypolską politykę, właśnie tutaj strachu, grozy i próby wyrwania temu sąsiadowi z zachodu po prostu jak największej ilości ziem, a jednocześnie był jakby tutaj do zniesienia w Rosji przez cerkiew, przez lud, po prostu przez bojarów, no to myślę, że to mogłoby być tego, co jest ciekawe, to mogłaby być taka po prostu Unia polsko-moskiewska. Tyle, że tylko niekoniecznie na zasadach moskiewskich, ale z drugiej strony też no bez przesady, ja nie sądzę, żeby po prostu prawosławie zostało zniszczone czy ograniczone, no wręcz jakby zniszczenie tego prawosławia nie było możliwe. Prawda jest taka oczywiście też, że Rosjanie strasznie uważają te czasy pierwszego Dymitra, że to był zamach na prawosławie, że on chciał zniszczyć cerkiew. Nic bardziej błędnego. Owszem, Dymitr miał jezuitów, miał przy sobie zakonników polskich, doradców, ale nie uczynił ani jednego gestu, który by pokazywał, że chce coś z tej cerkwi zrobić. Nie pozwolił zbudować w Moskwie kościoła katolickiego. Nie było jakichś zamachów, żeby, nie wiem, no strasznie kazał cerkwie jakoś burzyć, zamieniać na kościoły. Nic takiego kompletnie nie zaistniało. Nie. Natomiast oczywiście no, propaganda cerkiewna no, wszystko to przedstawiała w taki sposób, że to jest zamach na prawosławie i po prostu, że przyszli łacinnicy. Inna rzecz no, też, że cerkiew prawosławna strasznie się bała. Katolików dzisiaj się z tą się boi po prostu, że będą zwyciężą w tej walce o rząd dusz, że zabiorą po prostu im wyznawców, że zaczną jakby wpływać na ich siłę, na ich władzę i jej pozbawią ich. A czego mogą się czytelnicy spodziewać po kolejnej odsłonie, czyli moskiewskiej ladacznicy? No to już moskiewska ladacznica to jeszcze jest pieśń przyszłości, znaczy na pewno te dwa kolejne tomy cyklu powstaną. Ja myślę, że za jakieś 2 lata dopiero. Ja po prostu muszę po samozwańcu odpocząć. Natomiast no, będzie oczywiście kontynuacja tych wszystkich wielkich wypraw moskiewskich. No, na pewno moskiewska ladacznica będzie taką powieścią, która będzie znacznie bardziej awanturnicza. To znaczy będzie opowiadać tak naprawdę o tych wszystkich polskich zagończykach, którzy się polskich, kosackich oczywiście też, bo tam też swój jakby rozdział w tej smucie wielkiej w Rosji mieli, po prostu, którzy właśnie przyjeżdżali do Moskwy, po prostu organizowali sobie wojska, po prostu i prowadzili każdy na własną rękę, albo zostać carem po prostu, albo tego cara obalić, albo po prostu sobie zająć tam kawał tej moskiewskiej ziemi po prostu i ustanowić własne rządy. I to będzie taka właśnie awanturnicza powieść o takich czasach, no, gdzie faktycznie silniejszy, sprytniejszy, mężniejszy, potężniejszy po prostu zawsze no, miał szansę tam po prostu odnieść wielki sukces na wschodzie. A czy planuje Pan jeszcze powracać do fantastyki? Bo właściwie od fantastyki Pan zaczynał. Tak, no, cały czas piszę jakieś pytania fantastyczne. Tyle tylko, że nie ukrywam, że po prostu na przykład te fantastyczno-historyczne moje zbiory opowiadań o Franciszku Villonie no, nie odniosły takiego sukcesu jak Polska Szlachecka. Niestety wszystko, co napiszę o fantastyce, to zawsze pozostaje w jakimś takim cieniu właśnie tych szlacheckich po prostu opowieści i dużych książek, dużych właśnie cykli, które wydają jak samozwaniec. W pewnym sensie przechodzimy płynnie do
kolejnego pytania, bo chciałem spytać, czy nie martwi Pana brak obecności w głównym nurcie, bo raczej o Pana cyklu nie przeczytamy w dużych gazetach, powiedzmy, ale za to sprzedają się one dużo lepiej niż książki znaczy, nagrodzone Nika, powiedzmy. Ja powiem szczerze, nie obchodzi mnie zupełnie główny nurt i nie obchodzi mnie ta banda wyrodniałych krytyków, nie, oni sobie piszą co chcą, znaczy się nic nie piszą. Ja jestem wolnym człowiekiem, wolnym pisarzem, ja piszę co chcę i dopóki mam czytelników, to myślę, że tutaj nie muszą mnie nic pisać tak naprawdę. Inna rzecz, że ja piszę literaturę nieparowną politycznie, tak ze względu na to, co w tej chwili się pisze na Zachodzie, bo takich książek wydaje mi się, że na w Europie Zachodniej bardzo mało można znaleźć. Takich pisanych otwarcie, faktycznie otwarcie, pisanych, no, pokazujących taką tą dawną epokę XVII wiek, średniowiecze nawet, bez jakiejś takiej dzisiejszej poprawności politycznej. No, takie książki na pewno napisał Arturo Pérez Leverte, to jest oczywiście cykl Kapitania Latriście, za który zresztą był strasznie potwornie krytykowany w Hiszpanii. Takie książki na przykład pisze czasami Bernard Cornwell, chociażby Pismo Gouffre d'Incourt. Ale no, pozostałe książki historyczne, które tam wychodzą, są zazwyczaj takie po prostu typowe czytadełko albo takie rozprawki po prostu grzeczne, szkolne o tym, że każdy rycerz jest ohydny i straszny, każdy ksiądz jest zły, no i pani na stosie. No, jak ktoś nie wierzy, to proszę zobaczyć na przykład książki takiego pana Ildefonso Falcones, który oczywiście są bestsellery światowe, ja chylę przed nim czoła. Ale jak zacząłem czytać sobie tą katedrę w Barcelonie, to się dużo uśmiałem. Przez długi czas zajmował się Pan też grami komputerowymi. Czy to już skończony rozdział? Nie, ja cały czas pracuję z grami. Ja tak naprawdę kiedyś chciałem pisać scenariusze filmowe, tylko że no, polskie kino tak naprawdę nie istnieje, nie ma potrzeby pisania scenariuszy. Zresztą ja się z producentami filmowymi, że serami w Polsce nie jest w stanie kompletnie dogadać, bo oni nie wiedzą, że go chcą nigdy. Także po prostu wolałem w tym sensie pisać scenariusze po prostu gier komputerowych, bo przepraszam, tam też są filmy, wprawdzie często generowane oczywiście cyfrowo, ale no takie no coraz lepsze. Poza tym też potrzebują fabuły, potrzebują dobrych dialogów, tekstów, wszystkiego. Poza tym no, nie zawsze żyłem z pisania. W czasie, kiedy ja jeszcze byłem bardzo początkującym autorem i nikt nie chciał mnie wydawać, no musiałem z czegoś żyć, no mogłem, nie wiem, być parkingowym dozorcą na parkingu albo pracować w McDonaldzie. No wolałem oczywiście pisać scenariusze do gier.